Tekst manny na 13 sierpnia. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. 2 Korentów rozdział 5, werset 20. Komentarz parałuzyjny. Jakiej godności dodałoby to naszemu charakterowi, gdybyśmy jako chrześcijanie zawsze o tym pamiętali? Jaką przekształcającą siłą by to było? Jaką pomocą dla nowej natury w jej walce z niskimi i upadłymi skłonnościami starej natury, której się obecnie wyrzekliśmy i uznaliśmy za martwą. Nasza ojczyzna jest w niebie, mówi apostoł. Chociaż wciąż żyjemy na tym świecie, nie jesteśmy z niego, lecz przenieśliśmy nasze poddanie i obywatelstwo do Królestwa. Jako obywatele Królestwa, Chociaż wciąż żyjący na tym świecie wśród obcych i cudzoziemców, jako przedstawiciele i ambasadorzy powinniśmy obecnie odczuwać zarówno godność, jak i zaszczyt tego stanowiska oraz wagę odpowiedzialności, a także zawsze pamiętać słowa apostoła, a wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu pana Jezusa. Reprint nr 3329. Komentarz epifaniczny. Bóg jest prawowitym królem ziemi, chociaż jego berło na skutek uzurpacji znalazło się obecnie w rękach szatana. Bóg wybiera swoich wiernych, by byli jego ambasadorami działającymi jako rzecznicy Chrystusa. Jako tacy, Domagamy się od szatana uwolnienia ludu Bożego obecnego i przyszłego, a także przygotowujemy się do jego uwolnienia. Ponadto ogłaszamy drugim przeniesienie Królestwa spod władzy szatana pod panowanie Chrystusa. Urząd ten jest wielkim zaszczytem i wymaga od nas, byśmy postępowali z takim taktem, szlachetnością i wdziękiem, jakie są stosowne dla takiego urzędu, a w ten sposób polecali naszą sprawę wszystkim prawidłowo myślącym ludziom. Jeśli ziemscy ambasadorowie postępują tak, by przynieść zaszczyt swoim krajom, tym bardziej my powinniśmy tak postępować. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Hioba rozdział 33 werset 23. Jeśli będzie u niego jaki anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego. Malachiasza rozdział drugi wersety szósty i siódmy. Zakon prawdy był w ustach Jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach Jego, chodził ze mną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości. Bo wargi kapłańskie umiejętności strzec mają, a pytać się będą na zakon z ust jego, aniołem zaiste jest pana zastępów. Drugi Korentów rozdział trzeci, wersety 6 i dziewiąty, który nas też uczynił sposobnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha, albowiem litera zabija, ale duch ożywia. Bo jeździć usługiwanie potępienia było chwalebne, daleko więcej usługiwanie sprawiedliwości obfituje w chwale. Rozdział szósty, werset pierwszy, przetoż pomagając mu, napominamy Was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Efezów rozdział szósty, werset dwudziesty, dla której poselstwo sprawuje w łańcuchu, Abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba. Pierwsza Samuelowa rozdział 2, werset 35. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który według serca mego i według myśli mojej czynić będzie, i zbuduję mu dom trwały, a będzie służył przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Rozdział 12 werset 8. Gdy zaszedł Jakub do Egiptu, wołali ojcowie wasi do Pana i posłał Pan Mojżesza i Arona, którzy wywiedli ojce wasze z Egiptu, a posadzili je na tym miejscu. Ezdrasza rozdział siódmy werset 10. Bo Ezdrasz przygotował był serce swe, aby szukał zakonu pańskiego, i aby czynił, i nauczał w Izraelu ustaw i sądów. Izajasza rozdział 52, wersety od 1 do 12. Ocuć się, ocuć się, oblecz się w moc Twoje, Syonie. Oblecz się w szatę ochędwa Twego, o Jeruzalemie, Miasto Święte. Albowiem nie natrze na Cień obrzezany i nieczysty. Otrząśnij się z prochu, powstań, siądź, Jeruzalemie. Dobądź się z oku w szyi swojej. O pojmana córko Syoniska. Tak zaista pan mówi: darmoście się zaprzedali, przetoż bez pieniędzy odkupieni będziecie. Bo tak mówi panujący pan: do Egiptu wstąpił lud mój przedtem, aby tam pielgrzymował, ale asyryjczyk bez przyczyny go trapi. A teraz cóż mam czynić? Mówi pan: ponieważ lud mój darmo jest pojmany, a ci, Którzy panują nad nim, do wzdychania go przywodzą, mówi Pan, nadto ustawiczni każdego dnia imię moje bluźnione bywa. Przetoż pozna lud mój imię moje, przetoż pozna, mówię, dnia onego, żem ja jest ten, który mówię, o tom ja przytomny. O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i opowiada pokój. Tego, co zwiastuje dobre, i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu, Bóg Twój króluje. Wynoszą głos stróżowie Twoi, głos wynoszą, a z połem wykrzykać będą, bo okiem w oko ujrzą, że za się Pan Syon przywiedzie. Wykrzykajcie a śpiewajcie z połem, pustynie jeruzalemskie. Bo pocieszył Pan lud swój, odkupił Jeruzalem. Wysmuknął Pan ramię świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny Ziemi zbawienie Boga naszego. Odstąpcie, odstąpcie idźcie z Babilonu, nieczystego się nie dotykajcie, wynijdźcie z pośrodku Jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynie Pańskie. Bo nie strzaskiem wynijdziecie, ani uciekając pójdziecie. Pójdzie zaiste Pan przed wami, a zgromadzi was z Bóg Izraelski. Jeremiasza rozdział 20 werset 9. I rzekłem, nie będę go wspominał, ani będę więcej mówił w imieniu jego, ale Słowo Boże jest w sercu mojem, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ale nie mógł. Ezechiela cały rozdział 34. I stało się słowo pańskie do mnie mówiąc, Synu Człowieczy. Prorokuj przeciwko pasterzom izraelskim, prorokuj, a mów do tych pasterzy, tak mówi panujący pan, biada pasterzom izraelskim, którzy sami siebie pasą. I zali pasterze trzody paść nie mają, tłustość jadacie, a wełną się przyodziewacie, to. Co jest tłustego zabijacie, a trzody nie pasiecie, słabych nie posilacie, a chorego nie leczycie, i złamanego nie zawiązujecie, a zapłoszonego nie przywodzicie, ani zgubionego nie szukacie. Owszem, nad nimi surowie i zrodze panujecie. Tak, że rozproszone będąc są bez pasterza i stały się na pożarcie wszelkiemu zwierzowi polnemu ponieważ się rozpierzchnęły, Błąkają się owce moje po wszystkich górach i po każdym pagórku wysokim. Owszem, po wszystkiej ziemi rozproszyły się owce moje, a nie był, kto by ich szukał i kto by się za nimi pytał. Dlatego, wy pasterze, słuchajcie słowa pańskiego, jako żyję ja, mówi panujący pan, przeto, iż trzoda moje jest na łup dana, a owce moje są na pożarcie wszelkiemu zwierzowi polnemu, będąc bez pasterza, a iż nie szukają pasterze moi owiec moich, ale tylko pasterze samych siebie pasą, a owiec moich nie pasą, przetoż o pasterze. Słuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi panujący pan, o tom ja przeciwko pasterzom, i szukać będę owiec moich z rąk ich, a uczynię. Że oni przestaną paść owiec moich, aby nie paśli więcej pasterze samych siebie, wydrę zaiste owce moje z gęby ich, i nie będą im więcej pokarmem. Bo tak mówi panujący Pan, oto ja, ja szukać będę owiec moich, i pytać się za nimi. Jako się pyta pasterz o trzody swoje, kiedy bywa w pośrodku owiec swoich rozproszonych, tak się ja będę pytał za owcami moimi, i wyrwę je ze wszystkich miejsc, kiedy były rozproszone w dzień obłoku ich mury, i wywiodę je z narodów, a zgromadzę je z ziem, i przywiodę je do ziemi ich, a paść je będę na górach izraelskich nad strumieniami, i po wszystkich mieszkaniach tej ziemi. Na pastwiskach dobrych paść je będę. A na górach wysokich izraelskich będą pastwiska ich, tam odpoczywać będą w trawach bujnych, a w paszach tłustych paść się będą na górach izraelskich. Ja sam paść będę owce moje, i ja im poczynię legowiska, mówi panujący pan. Zgubionej szukać będę, a zapłoszoną przywiodę, i połamaną zawiążę, a słabą posilę. Ale tłustą i mocną wytracę, bo je będę pasł w sądzie. A wy, trzodo moja. Tak mówi panujący pan, oto ja uczynię sąd między owcą a owcą, między barany a kozły. A wam na tem mało, paść się na dobrej paszy, że jeszcze ostatek pastwisk waszych depczecie nogami swoimi, a czystą wodę pić, że ostatek nogami swemi mącicie, tak, że siowce moje tem, co było podeptane nogami waszymi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą. Przetoż tak mówi panujący pan do nich, oto ja, ja są tu między bydlęciem tłustym i między bydlęciem chudem, dlatego, że wy bokami i plecami trącacie, a rogami waszymi bodziecie wszystkie słabe, tak żeście je precz rozegnali. Przetoż wyzwolę owce moje, że już dalej łupem nie będą, i uczynię sąd między owcą i owcą, i wzbudzę nad nimi pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida, on je paść będzie, i on będzie pasterzem ich. A ja pan będę im bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrodku nich. Ja pan mówiłem to. I uczynię z nimi przymierze pokoju, a wygubię zły zwierz z ziemi. I będą na puszczy bezpiecznie mieszkać, a w lasach sypiać będą, nadto dam im, i okolicy pagórka mego, błogosławieństwo, i spuszczać będę deszcz czasu swego, deszcze to błogosławieństwa będą. I wypuści drzewo polne owoc swój, a ziemia wyda urodzaj swój, i będą na ziemi swojej bezpieczni, a dowiedzą się, że ja Pan, gdy połamie zawory jarzma ich, a wyrwie je z ręki tych, którzy je zniewalają. I nie będą więcej łupem narodom, a zwierz ziemiski pożerać ich nie będzie, ale mieszkać będą bezpiecznie, a nie będzie, kto by je straszył. I wzbudzę im torośle sławną, że nie będą więcej głodem niszczeni na ziemi, ani poniosą pohańbienia od pogan. I dowiedzą się, żem ja Pan, Bóg ich, z nimi, a oni lud mój, dom izraelski, mówi panujący Pan. Ale wy owce moje, owce pastwiska mego, wyście lud mój, a ja Bóg wasz, mówi panujący Pan. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 16 do 24, Oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice, a strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was zbiczować będą. Także przed starosty i przed królem wodzeni będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was podadzą, nie troszczcie się, jako i co byście mówili, albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili, bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch ojca waszego, który mówi w was. I wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom. I będą je zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie syn człowieczy. Nie jest ci uczeń nadmistrza, ani sługa nad pana swego. Rozdział dwudziesty wersety od 25 do 28. Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami. Ale kto bykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto bykolwiek między wami chciał być pierwszym, Niech będzie sługą waszym. Jako i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu. Rozdział 23 Wersety od 8 do 11. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wy jesteście wszyscy braćmi. I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus. Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Ewangelia Jana rozdział 10 wersety od 1 do 15 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca, lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Ale za cudzy nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Te im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Rzekł im tedy za się Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iżem ja jest drzwiami owiec. Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. Jam ci jest drzwiami, jeśli kto przez mnie wni idzie, zbawiony będzie, a wni idzie i w idzie, a pastwisko znajdzie. Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały. Jam jest on dobry pasterz, dobry pasterz dusze swoje kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. Ja mi jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mi je też znają. Jako mi je zna ojciec i ja znam ojca. I dusze moje kładę za owce. Dzieje apostolskie rozdział 20 wersety od 22 do 24, a oto teraz ja będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc co tam na mnie przyjść ma. Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają. Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. Rzymian rozdział drugi wersety od 21 do 23, który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? który opowiadasz? Żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Który się brzydzisz bałwany, święte rzeczy kradniesz. Który się chlubisz zakonem, przez przestępstwo zakonu Boga lżysz. Pierwszy Koryntów rozdział drugi, werset drugi, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inszego umieć między wami

Reprint numer 3329 Pytania: Czy w tym tygodniu byłem, byłam ambasadorem Chrystusa? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Co było mi w tym pomocne? Co przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.